druk numer 12. Bardzo. Pan Janusz Więcław, bardzo proszę, pan przewodniczący. Co do urbanizmu, tak? Czy... Nie, druk numer 12 opinie się pod tym trwały zarząd. Opiniuję pozytywnie wygaszenie prawa swojego zarzutu na rzecz zespołu placówek opiekuńczo-wychowawczych nr 1 z siedzibą w Krakowie Śledzkowym 27 na udziale 877 tysięcznych części nieruchomości oznaczonej jako działka nr 114, obręb 45, jednostka ewidencyjna Nowa Buda, stanowiącej własność gminy Kraków, udział 900 do tysięcznych części i miasta Krakowa, miasta na prawach powiatu, z równoczesnym ustanowieniem prawa trwałego zarządu na udziale 877 tysięcznych części przedmiotowej nieruchomości na rzecz Centrum Administracyjnego nr 2 z siedzibą w Krakowie, osiedle Szklane 27. Z uzasadnienia wynika wprost, mogę przeczytać całe, że niejako zmienił się tylko status, nazwa placówki, która jest trwałym zarządcą tegoż terenu i przeczytam uzasadnienie w całości. W dniu 30 stycznia 2013 roku Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę w sprawie przekształcenia z dniem 1 stycznia 2013 roku Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych nr 1 w Krakowie, osiedle Szklane 27. Zgodnie z paragrafem 1 wyżej powołanej uchwały z dniem 1 stycznia 2013 roku przekształca się Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczej nr 1 w Krakowie, działający w formie placówki opiekuńczo-wychowawczej w ten sposób, że tworzy się Centrum Administracyjne nr 2 z siedzibą w Krakowie, osiedle Szklane 27, obsługujący następujące placówki opiekuńczo-wychowawcze. To jest placówkę opiekuńczo-wychowawczą typu socjalizacyjnego w Krakowie, osiedle Szklane 27 i placówkę opiekuńczo-wychowawczą typu socjalizacyjnego w Krakowie, osiedle Zielone 1. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Nie widzę chętnych. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję uprzejmie. Kto z Państwa radnych jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że Rada przyjęła sprawę na artykuł nr 12. Proszę Państwa.